Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy w nowym filmie. Zapraszam Was dzisiaj na ogromny, naprawdę to jest ogromny haul różnych rzeczy z drogerii DM, niemiecka drogeria. Mamy tutaj naprawdę trzy torby zapakowane po brzegi kosmetykami, środkami czystości, środkami do prania. Tak naprawdę jest to taki haul, również niespodzianka dla mnie, bo to nie ja robiłam te zakupy, to mój kochany mąż był w drogerii i po prostu poświęcił mi tą godzinę, przeszedł po wszystkich półkach razem ze mną, przejrzeliśmy tak mniej więcej, co tam mogłoby nam się przydać, co byśmy chcieli wypróbować. Właśnie zrobił te zakupy dla mnie, także będziemy to teraz wszystko wyjmować po kolei. Widzę, że jest tak popakowane środki, tutaj są do prania, tutaj są jakieś do sprzątania, tutaj są kosmetyki, więc może zaczniemy od kosmetyków. I wszystko będziemy razem oglądać, także to też jest takie trochę zaskoczenie dla mnie. Moi drodzy, chciałabym na początku uprzedzić, że język niemiecki jest językiem, którego ja nie znam. Więc jeżeli ktoś z Was zna ten język i jest jakiś wrażliwy, wyczulony, to radziłabym, nie wiem, nie oglądać albo ewentualnie obejrzeć i po prostu się pośmiać z mojego kaleczenia. No nie ukrywam tego, po prostu nie uczyłam się tego języka, więc te wszystkie nazwy są mi obce. Mam paragon. Mam paragony, bo to są zakupy z dwóch sklepów, ale powiem Wam, że to też wcale nie będzie takie proste, żeby tutaj odnaleźć ceny. Tak chociaż mniej więcej zobaczymy co i jak, niektóre chociaż rzeczy. Co my tu mamy? Po prostu zacznijmy wyjmować. Pierwsza rzecz, Balea, to jest suchy szampon. To nawet nie muszę czytać, bo wiem, że to jest po prostu suchy szampon. Golden Moon. O, piękny zapach. Piękny, naprawdę, no pachnie jak perfumy. Piękny, bardzo fajny, bardzo dobry wybór. Kolejna rzecz, słuchajcie, nie prosiłam go, a raczej prosiłam go, aby nie kupował szamponów, no bo ja staram się używać takich konkretnych swoich, ale zobaczyłam, właśnie, bo tutaj widzę jedną, drugą, trzecią rzecz. Zobaczyłam na półkach szampon też, to jest właśnie firma Balea i on mi się skojarzył, ja Wam jakiś czas temu mówiłam, że ja bardzo, bardzo lubię szampon z Rossmana, czy po prostu z takiej, wiecie, polskiej drogerii, szampony Isana. Takie z olejkiem arganowym, no moje włosy po nich są po prostu super fajne, odżywione, nawilżone i lśniące. I właśnie ten szampon też mi się skojarzył z tamtym, dlatego poprosiłam, żeby właśnie tylko te kupił. Tutaj mam całą serię, mamy, to jest szampon, to jest odżywka i jeszcze taką maskę. To Wam powiem tak, że tutaj widziałam to, jaka tutaj jest cena. Taki szampon kosztował w euro 20... Powstrzymałam się, żeby nie powiedzieć funt. Euro 25, a maska i odżywka po 2,55 były. Także to kupił. No poszalał, zdecydowanie poszalał przy żelach pod prysznic. Znowu Balea, już kiedyś, pamiętam jak kiedyś jeździliśmy przez Niemcy, to też oczywiście tam zajeżdżaliśmy, no bo no po prostu, ja nie wiem, pojechać do Niemiec i nie wejść do drogerii DM, no to to jest tak jakby tam w ogóle nie pojechać, prawda? Więc mamy tutaj żele pod prysznic, Balea krem, nawet gdybym chciała, to nie wiem, krem dusz, nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast widzę, że tu jest chyba magnolia i migdał, wanilia i kokos. Piękne, na pewno, no piękne, bardzo słodki zapach. One mają nawet fajne, takie kolorowe opakowania, prawda? Takie całkiem ciekawe. No, takie, te żele pod prysznic kosztowały... Też mają różne ceny, ale przeważnie one kosztowały 65 eurocentów, tak? 65 centów. 65, to niektóre widzę 95. Czy to są jakieś większe? Nie, takie same. Mandarynkowy, klementynka. Kolejne, co tutaj mamy? To wszystko bala. No taki, tą, bo tutaj jest z nutką wanilii i tą wanilię czuć. Granat. Jak tak będę wszystkie otwierać, to wiecie. Granat też, Balea. Alverde też mamy. No jak, tak jak mówię, będzie zapas na długo. Ten bardzo delikatny. Orientalna róża. O, ten musi być ładny. Całkiem fajny.
Pamiętam, że ostatnim razem to chyba jakieś inne opakowania były. Te na pewno pamiętam. Znaczy ostatnim razem, kiedy ja tam byłam, ostatnim razem kilka lat temu. Dove też wziął. To jest jakaś limitowana edycja, taka zimowa, zobaczcie. Cynamon. Tutaj widzę jabłko. Ciekawe. Nie wiem, nie widziałam takiego. Chociaż już teraz... taki typowo świąteczny zapach, typowo właśnie zimowy. Już teraz zaczynają wracać te wszystkie zapachy świąteczne do sklepów, także... kolejne rzeczy, to też jest Balea Candy Kiosk. To jest kolejny żel pod prysznic. Nie wiem, czy to cokolwiek widać, mam nadzieję, że to widać. I tutaj mamy taki, to jest lekki krem do ciała. Dalej, coś tu jeszcze mamy, żele pod... tak próbuję, wiecie to... O tak, to chciałam, pianki i kupił dwie takie same, Pink Blossom, też Balea, to jest pianka pod prysznic. Znaczy tak myślę, że to jest pianka pod prysznic. Tak, no raczej tak. Także takie różowe, nie było innych zapachów, tylko te różowe. No i oczywiście żele chyba mamy już wszystkie. Tutaj jeszcze widzę kremy do rąk. Też wszystko Balea, zobaczcie. Taki, kokos... kwiat lotosu, tak mi się wydaje. To nie mam pojęcia co, ale wygląda ładnie, takie delikatne fioletowe. Tutaj mamy mydełka. Takie mydełka, już wam powiem ile one kosztowały. Jak to się nazywa? Wychodzi na to, że te mydełka, to większe, kosztowało 65 centów. Także myślę, że naprawdę, naprawdę te ceny tam mają bardzo dobre. Tutaj mamy kolejne, też migdał i wanilia. Ładne ma opakowania. Kokosowe, takie mniejsze, jaki ma kolor. Widzicie ten kolor? Dalej, co my tutaj mamy? O, aloe verde i tutaj jest mydło. Summer Paradise z Balea, ale verde mydło lawendowe. Tak, także coś fajnego. To mamy, to mamy. I ostatnie mydełko. To chyba o zapachu pianek. Wiecie, takie te marshmallow, co na pewno to będzie bardzo, bardzo słodkie. O ja! Piękne, no te zapachy, czy co, one nie są takie sztuczne, naprawdę, bardzo, bardzo przyjemnie się otwiera i wącha. Dalej, o jeszcze wziął, o taki olejek, który też chroni przed wysoką temperaturą, olejek do włosów z tej samej serii Balea, to jest z olejem arganowym, także tak, bardzo fajnie. Będzie cała seria do wypróbowania. Co ja tutaj widzę, dalej. To już, a no tak, bo to otworzyliśmy, bo jak on tylko wrócił, to oczywiście nasz pies z kotem dorwali się do tych siatek. To musi bardzo jakoś intensywnie mu pachnieć, siedzi tam teraz i zerka. Także wzięliśmy takie smaczki, niewiele, bo nie wiedzieliśmy, czy to w ogóle im posmakuje. To dla psa, to dla kota, no kot to po prostu przepadł za tym, oboje zresztą, tak naprawdę. I jeszcze tutaj jest dla psa, to jest taka pasta, pasztet. Ponieważ na przykład, wiecie, czasami trzeba psu dać jakąś tabletkę i przeważnie psy są wybredne, więc podobno w taki pasztecik można mu tą tabletkę, nie powinna mówić, bo on tam słyszy, schować po prostu i przemycić. Też nie chciałam, żeby o, tutaj jeszcze są jakieś psie przysmaczki, zaraz tu może jeszcze inne znajdziemy. Jaki fajny pieseczek, także to też jest dla piesków. Tak, będziesz testował, będziesz. Nie chciałam żadnych kremów do twarzy, jakichś takich kosmetyków, natomiast chciałam maseczki, chciałam jakieś płatki, takie pod oczy i poprosiłam, żeby szukał, gdzie jest napisane witamina C, kwas hialuronowy, takie rzeczy. Mówię, takie rzeczy możesz mi wziąć, więc tutaj mamy kilka maseczek z kwasem hialuronowym. One kosztowały 40 centów, dlatego wziął mi ich kilka, próbuję je tak wyjąć, zobaczcie. Poszaną, poszaną. Tutaj mamy, te są, muszę je jakoś położyć. Także, o, to są właśnie maseczki Balea z kwasem hialuronowym. Kilka, tutaj mamy też Balea z witaminką C. Też kilka. Tutaj mamy kolejne też, a to jest taka maska w płacie.
też z witaminą C, coś takiego, dwie sztuki i tutaj się troszeczkę otworzyło, ale to nic, z koenzymem Q10, balea, to są płatki pod oczy. Także takich dobroci też mamy troszkę do testowania. O, jeszcze są Golden Glow, też płatki pod oczy, pewnie też z jakąś witaminą C, jakieś rozjaśniające. Także super. Dalej, o, to jest antyperspirant. Ja już kiedyś miałam ten antyperspirant i pamiętam, że on był fajny. To jest taki, widzicie? W kulce. Granat. Fajnie. Dalej. Oczywiście, jak drogeria DEM, no to wszelkie produkty Dr. Beckman. I tutaj mamy w takich małych opakowaniach różne odplamiacze do kawy, wina. Tutaj jakieś woski, smary. Tak, to nam się często przydarza, dlatego właśnie po dwa takie małe odplamiacze. Wykałaczki. Wykałaczki, to Jurek sobie wziął. I już ostatnia rzecz, to są perełki. Zobaczcie, Denkmit. Czy to jest jakaś marka taka własna tej drogerii DM? Być może, nie wiem. To są po prostu perełki do prania. Tak. Ojejku, jaki intensywny zapach, bardzo intensywny, widzicie jaki mają kolor? Niebieskie są i takiego świeżości, po prostu jest to zapach świeżości. Tak, bardzo ładny, bardzo intensywny, aż mnie zakręciło w nosie. Także tutaj mamy pierwszą torbę. Dalej, które najpierw? Nie wiem, to może. Przechodzimy dalej, to może pójdźmy do proszków, płynów, takich rzeczy. To jest nowość dla mnie. Ja tego nie widziałam nigdy wcześniej. Nie wiem, czy to jest jakaś ogólna nowość, czy po prostu ja tego nigdy nie znalazłam. Dwa rodzaje, do koloru i do białego. To są, słuchajcie, perełki do prania. Jakby proszek, ale nie w formie takiego normalnego proszku, tylko większe perełki. Naprawdę bardzo mnie to zaciekawiło, jak to zobaczyłam tam na półkach. Musimy spróbować. To była najdroższa rzecz, kosztowała 6,45 i wydaje mi się, że tak czy siak jest to dobra cena. Nawet jak przeliczymy na złotówki czy na funty, to jest całkiem ok. Tym bardziej, że to jest, z tego co czytałam, to jest koncentrat po prostu, więc zużywacie tego mniej. Tym bardziej mnie to zaciekawiło, chciałam wypróbować. Także mamy tutaj. Dalej, co my tutaj mamy? Widzę, tak, mój ukochany Lenor. Mój ukochany niebieski Lenor. Ale on pachnie inaczej. On pachnie 10 razy bardziej intensywnie, naprawdę. O ja! Nie mam teraz, żeby porównać, ale jestem pewna, że pachnie lepiej, intensywniej, mocniej, po prostu, naprawdę. No, generalnie ta chemia niemiecka słynie z tego, że jest po prostu lepsza. Także dlatego, mimo tego, że ja mam pełną szafkę tych wszystkich rzeczy, no to wiecie, dla mnie to było oczywiste, że trzeba kupić, no bo kiedy następnym razem tam będziemy, więc wiecie, to jest kolejny żel z liskiem. Tak, to jest do prania. Zobaczymy, jak pachnie. Też powinien być jakiś świeży zapach. O, też bardzo ładny. Bardzo fajne, także coś takiego. Te płyny są mi znane, Weiserize. Tutaj mam akurat do koloru. Mamy też Vernel płyny do płukania, taki niebieski. Tutaj już miałam nieraz, wiem, że one są dobre. Tutaj mamy Softlan. Kolejny płyn do płukania. Następna rzecz, Lenor, tym razem płyn do prania. Szkoda, że... Ciekawe, czy ten też inaczej pachnie. Ojejku, ojejku. Bardzo, bardzo intensywny zapach. Szkoda, że się odrobinkę rozdał. Ale to nic. I to są jakby te uzupełniacze, wiecie, jak kupujecie na przykład, nie wiem, w butelce, a potem możecie sobie taki zapas dokupić, no to po prostu powiedziałam, może by już
nie wiem, może to mniej miejsca zajmowało. To jest, słuchajcie, to jest płyn do prania rzeczy kolorowych z Frosha. Frosh to jest ta marka taka bio, z tego co mi się kojarzy. Także to zobaczymy z dozowniczkiem. I tutaj jeszcze widzę, jest drugi do rzeczy chyba delikatnych, tak, Sensitive Frosh też, aloesowy, także fajnie, taka forma takiego żelu, także to super. O, już myślałam, że wszystko, ale coś tutaj jeszcze mamy, jedne jedyne kapsułki do prania Persil, także na pewno to też będzie fajne jakościowo, bardzo się cieszę. I słuchajcie, kilka produktów jeszcze takich do czyszczenia. Marka Vileda nie jest jakaś taka bardzo popularna, bo bynajmniej takie rzeczy właśnie jak ściereczki nie są popularne w Anglii, dlatego on jak to zobaczył, to nawet nie musiałam mu mówić, że tak, mówi, tak musisz je mieć, bo one są kolorowe, cały taki duży zestaw Vileda w dodatku, także będę tak sobie przykładać z jednego do drugiego. Słuchajcie, Frosh aloesowy to jest płyn do naczyń. Także fajnie, bo akurat nam się kończy, więc idealnie się przyda. Ajax, to też już mówiłam nieraz, że po prostu uwielbiam zapach konwaliowy tego płynu. Troszkę ma inną butelkę. No, zapach jest przepiękny. Jest po prostu bajka, uwielbiam. Najładniejszy zapach płynu do podłóg. Dalej mamy Breath. Ach, będzie testowane. Tutaj mamy Breath Power i ten jest na tłuszcz, tak? Ten jest takim odtłuszczaczem, czerwono-zielony, a czerwono-niebieski jest jest odkamieniaczem. Po prostu, o, tak możemy to nazwać, myślę. Fajnie, tak mówić, odkrywać to wszystko. Tak mi się wydaje, że to musi być taka ich marka własna. Denkmit to jest po prostu środek do czyszczenia, multipower, na kamień, na rdze. I tych słów nie rozumiem. Także taki niebieski. Dalej mamy, co my tutaj mamy? Frosh. Płyn do szyb po prostu. Tutaj mamy cytrusowy. Chyba, nie wiem, jakieś smugi, podprysznic, tak mi się wydaje, że to będzie podprysznic po prostu. To będziemy próbować. Co to jest? Kim ty jesteś? Wydaje mi się, że to jest jakiś nabłyszczacz, biospiritus. Jakiś nabłyszczacz, coś takiego ogólne, o zapachu pomarańczy, bo z obrazka tak wynika. I słuchajcie, ostatnia rzecz. Chyba po prostu odkamieniacz albo taki ogólny środek do czyszczenia łazienki. Denkmit znowu, Bad Reiniger. Coś takiego, zielony płyn. Tak, rzeczy to już wszystko. Chyba tak, poczekajcie, przelecimy przez te paragony. Zobaczymy, ile to mogło kosztować. Ile co tu kosztowało. Powiem Wam, na przykład odnośnie tych środków czystości, to kosztowało 95 centów, czyli mniej niż 1 euro. Te frosze kosztowały euro 45, euro 55, zależy który. Breath kosztował... gdzie jest ten Breath? Gdzieś tu był? Gdzie Ty jesteś? Tutaj. Euro 95. Także Vizerize, ten to kosztowało, nie ty, 2,95. Także naprawdę myślę, że ceny są ok. Mamy teraz sporo zapasów, ja się bardzo cieszę, teraz mogę to wszystko sobie porozstawiać, pochować i co najważniejsze, możemy to wszystko zacząć testować. Tak, myślę, że dobrym pomysłem będzie jakiś clean with me niedługo. Także moi drodzy, to są zakupy. Myślę, że każdy z nas słyszał o chemii niemieckiej, że słynie z tego, że jest po prostu bardzo dobrej jakości. I nawet ten Lenor kupiony w Polsce, a taki sam kupiony w Niemczech,
różni się po prostu jakością. Także tym bardziej jestem zachwycona, że mam tego tyle i że mogę sobie teraz, wiecie, wszystko porozkładać i popróbować. Szczególnie te wszystkie rzeczy do czyszczenia. No i oczywiście dzisiaj będą grane chyba te złote płatki pod oczy, także to też jest super i bardzo jestem wdzięczna za to wszystko. Także tak, moi drodzy, mam nadzieję, że całkiem Wam się podobało. Ja się bardzo cieszę, że mogłam nagrać taki film i bardzo Wam dziękuję już za oglądanie, to wszystko. Widzimy się już niedługo w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!